Firmy rodzinne, podobnie jak inni przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność z zyskiem, mogą wykorzystywać swoje nadwyżki w celu inwestycyjnym. Obecna, niepewna sytuacja gospodarcza związana z COVID-19 nie sprzyja jednak w oczywisty sposób w inwestowaniu. Warto jednak przyjrzeć się trendom inwestycyjnym firm rodzinnych z nieodległej przeszłości. Przed wybuchem epidemii COVID-19 można było zaobserwować pewną swoistą aktywność inwestycyjną firm rodzinnych. Aktywność ta przejawiała się głównie w inwestowaniu w nowe technologie oraz takie rozwiązania, które pomagałyby zwiększyć firmom rodzinnym konkurencyjność na rynku. Wydaje się, że jest to globalny trend dotyczący inwestycji, który będzie kontynuowany w przyszłości. Firma rodzinna, która istnieje przez pokolenia, musi umieć pokonywać kryzysy, bo one się w sposób naturalny w jej historii wydarzają. Nasi seniorzy pamiętają wojnę, zimną wojnę, stan wojenny, epidemie, kryzysy walutowe i kryzysy gospodarcze. Dlatego obecna pandemia to czas, w którym umiemy szybko przejść od zaskoczenia i strachu, które są naturalne, do uczenia się i rozwoju, bo nasza przeszłość uczy nas być zwinnym, szybko wyciągać wnioski z porażek i ruszać do przodu. Firmy rodzinne, mimo swojej specyfiki i pewnego rodzaju konserwatywności, z którą się nie zawsze słusznie kojarzą, powinny odpowiadać na zmieniające się trendy rynkowe i stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne. Przedmiot inwestycji firm rodzinnych powinien być odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany przez wykorzystanie możliwości, jakie dają nowe technologie.